środę 27 kwietnia laureaci 16 edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego na Ratunek Ziemi zostali uhonorowani na uroczystej gali konkursu, która odbyła się w Cinema City Bonarka w Krakowie. Ideą, która przyświeca konkursowi od lat, jest uwrażliwienie dzieci i młodzież, a także dorosłych, na sprawy ochrony środowiska naturalnego, upowszechnienie wiedzy o ekologii i zdrowym życiu. W tym roku drugą tematyką konkursu są płazy. Wśród uczestników jest 8 przedszkoli, 66 szkół podstawowych, 31 gimnazjum i 5 szkół z zagranicy. 16 edycja, 16 lat. Dla nas, organizatorów czy współorganizatorów, ten konkurs dzisiejszy, to rozdanie jest już właściwie takim historycznym wydarzeniem, dlatego że rozszerzyliśmy działalność o kraje zagraniczne. Jak już słyszeliśmy, mamy pracę z Anglii, z Niemiec, z Norwegii, z Łotwy. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w jednej z sal kinowych i towarzyszyły mu występy uczennic gimnazjum w Niegowici oraz podopiecznych Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach. W Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr raczej słaby, aby nie porywał śmieci. Temperatura maksymalna na przystanku koło Bonarki około 15 stopni Celsjusza, więc nie zmarzniemy. Ogólnie to bierzmy się do roboty. Goście gali mieli też okazję obejrzeć wystawę nagrodzonych prac plastycznych, płaskich i przestrzennych, literackich oraz fotograficznych. Łącznie w konkursie uczestniczyli przedstawiciele ze 113 placówek oświatowych z Polski i 5 szkół zagranicznych. Dzięki staraniom organizatorów i licznych partnerów konkursu oraz zaangażowaniu wielu sponsorów, konkurs po raz kolejny stał się prawdziwym wydarzeniem nie tylko na skalę lokalną, a liczba wszystkich uczestników i stopień ich kreatywności, świadomości ekologicznej oraz szeroki zakres wiedzy dowodzi temu, że los naszego środowiska jest w dobrych rękach. Uroczysta gala z wręczeniem nagród oficjalnie zakończyły 16. edycję Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego na Ratunek Ziemi. Organizatorzy podkreślają, że z roku na rok poziom konkursu rośnie, dlatego tym bardziej nie możemy się już doczekać kolejnej edycji. Wszystkim laureatom jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Kinga Foszczyńska, Telewizja Powiatowa Wieliczka. I Ty też możesz zostać jednym ze sponsorów Telewizji Powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy!